Witam Państwa. Krótki film odnośnie tego, co się dzieje na grupach. Jak wiemy, a przynajmniej do mnie takie informacje docierają, że polski konwój to totalny nie wypał. Już mnie w tej grupie nie ma. Ale było wiadomo, że to może być nie wypał, ale to był kompletnie nie wypał. Z tego co mam informację, to zgromadziła się jakaś niewielka liczba samochodzików przy stadionie narodowym w Warszawie. Zrobili tam coś, ala piknik, namioty, tego typu rzeczy. Jakieś Białorusin to obsługiwał. Tak powiem, nic z tego nie wyszło. Także w związku z tym, że wiemy wszyscy pod jakimi auspicjami, ktoś, ktoś to robił, to może i dobrze bo chcieli przejąć ten protest i znowu skręcić w ramach totalnej opozycji, tak. Ci ludzie to po prostu kawał niszczycieli inicjatyw ludzkich. Z tego co wiem, chyba Socha przyniosła protesty na następny tydzień, żeby nie łączono ich z nimi, tak. Z tymi, co organizowali teraz protest, tak. Storpedowali to wszystko. No, są Niemców, tak. Jak to zwykle, tak to wygląda u nas, ścieranie się opcji, jedna niweczy plany drugiej. <laughs> Dobra, zostawiamy co w Europie, w Europie niestety też nic ciekawego, tak zaczniemy od Le Convoy de la Liberté, czyli francuskiego, cuda, jak widzicie ostatnie informacje, grupa jest kompletnie nieaktywna, tak samo jak poprzednie grupy, do której należałem, albo które obserwowałem, to grupa, która co? Bardzo duża grupa, tak, chyba tam 370 tysięcy członków, tak, ale nic nie słyszę odnośnie tego, co to się dzieje, żeby jakieś protesty były. Tutaj informacje jakieś tam gdzieś 9 godzin temu coś. I co mamy informacje z 10 lutego, a mamy 14 lutego, czyli pousuwali wszystkie wpisy po tym. Po tym 10 lutego. Tak, to wszystko zostało usunięte. Zostało jakieś. A... <grywa> tak, grupa po prostu nie żyje. 9 lutego to już jest archiwalne rzeczy. <krywa> może coś tam jest, może coś było. Widzę jakąś francuską flagę. No tutaj ten pan widzę jeszcze raz, bo w godzin temu coś tam pisze, ale nie jestem w stanie określić co. Chociaż może zrobimy tłumaczenie z tego, żeby z tego nie zrobimy, z tego zobaczymy. Nawet ludzie z flagą dostali mandat, ludzie byli zagazowani w samochodach lub wyjechali, nie wiem, mali nie musiał być wyjaśniony przed sądem, czyli spacyfikowali ich po drodze, krótko mówiąc. Ale Krosnodera był taki, taki dumny, że dał mandat. No niestety, to no tak, widać, no to było do przewidzenia, że jak się duża grupa, no tak powiem, organizuje w internecie, obserwują tą służbę i wyciągają wnioski z tego, co się stało w Kanadzie, no w Kanadzie doprowadzili do tego, że wpuścili do miast, nie zakładając, że to się tak mocno rozprzestrzeni. A jednak a tutaj no, działali prewencyjnie, czyli zablokowali ich po drodze, tak zanim dojechali do miast. Widziałem jakieś a, tam nie wiem, demonstracje, ale to były demonstracje ludzi z flagami w, już tam w Paryżu. No, bez samochodów, czyli samochody tam nie dojechały, nie zablokowały miasta z tego co i mi tutaj. No. Zdecydowanie, można dać ośrodek 3 razy owsa, a nie zrobić z niego konia wyścigowego. <grafię> to już złośliwości, oczywiście się pojawiają, ale jak ktoś komuś nie wyjdzie, to mamy całą masę złośliwości, memów i tak dalej. Chociaż mamy tutaj 8 lutego. Jakiś konwój ciężarówek, widzę gdzieś tam, ale do Kanada widać, a nie chyba, że z Kanadą się do solidarno Tak Tak naprawdę pojawiło się mnóstwo fake newsów, tak? Mnóstwo fake newsów. Ostatni, który wykryłem, to niestety fake news dotyczące tego, że zamieścili na swoich stronach protestujący film, w którym pokazuje się, że policjanci plądrują sklep. Tak, i będzie to zrzucone na protestujących. Tak, okazało się, że film został wpuszczony do sieci w 2019 roku, a nagrany w 2017 i wpuścił go jakiś Czech w tym 2019. Tutaj ktoś podrzucił i wykorzystał. I to, to, to niszczenie sklepów przez policję miało miejsce na zasadzie prowokacji, miało miejsce w Meksyku w 2017 roku. A wrzucony film jako teraz, że niszczą, policja niszczy sklepy chcąc, żeby to zrzucić na protestujących w Ottawie. No takich manipulacji jest dużo. Pamiętam z samego początku protestu, jak pokazywali jacyś, jak to na drogę rzucają, znaczy nie rzucają, zbierają, jak ludzie, dzieciaki zbierają gwoździe w Kanadzie miało to sugerować i odzwierciedlać to, że ktoś rzuca pod e, drogi kół e, pod drogi kół, pod e, samochody, pod koła samochodów na drogach rzuca gwoździe, tylko te gwoździe były wielkości papniaka, czyli miałem gdzieś ja wiem 2,5 cm do 3 I... I krótko mówiąc, te dzieciaki te gwoździe zbierały, tylko pokazane jak zbierają, nie jak rzucają, i pokazywane, tak powiem, co mają w łapce, pozbierane. Przypuszczalnie jakieś dzieciaki to nagrały, żeby coś tam wrzucić, tak na zasadzie memu czy czego, co oni tak to nazywają. Nie zamieszczałem go i tak pominąłem jako fake news z prostej przyczyny, że po prostu niemożliwe, żeby taki gwóźdź tam. 3 centymetry przebił oponę traka, tak, w samochodzie traka. Po prostu głupota, nie mówiąc o tym, że już są opony bezdętkowe i tego typu rzeczy. No ale to dzieciaki wymyśliły, a ludzie rozprzestrzeniają wszystko. Z tego, co się orientałem, rozprzestrzeniają to w większości przez telefony, a w telefonach nie widać na przykład e, daty tego filmu, tak, bo to, co widać w telefonach jest zawsze okrojoną wersją tego, co widać na komputerze, czy nie ma między innymi daty, jest to mały ekran, nie możesz dostrzec daty, w przypadku tego filmu o Policji była data na samym filmie, tak. No po prostu takie rzeczy głupowate, moim zdaniem szkodzące protestujących, pytanie przez kogo wrzucone i czy świadomie rozprowadzane, czy też nieświadomie rozrzucane. Przez ludzi, przypuszczam, że nieświadomie, a wrzucane. A chyba świadomie wrzucane, w sensie takim, kto to pierwszy rzucił na zasadzie, że to, w, z hasłem, że to policja w Ottawie, no to to bym, bo było celowe, tak? Ktoś to zrobił na zasadzie wyciągnięcia jakiegoś materiału z Meksyku, tak? Po, z Meksyku, publikowanej przez Czecha 2019. I wrzucone teraz na protest, żeby się zrobił ferment, żeby były emocje. Nie wiem, czy podobne mają mundury Ci policjanci meksykańscy i kanadyjscy, tego nie sprawdzałem, nie było sensu, ale może tak, może nie. No mnóstwo takich fejków i innych rzeczy. No i tutaj już myślę, mamy 8 lutego, stare rzeczy, jak mówię, kanadyjskie rzeczy są wrzucane do francuskich, tu jakieś dary, tak? ale pytanie czy to dla Kanady, no to już tak powiem, trzeba miejsce wypoczynku cudowna solidarność się mnóstwo ludzi. No i teraz pytanie, co oni tu robią, no, nie wiem, to jest takie, no. Teraz pytam, mamy tu tak, uh, głupar, teraz to, że do głupotę z wolności. Dziękuję za wsparcie. Teraz trzeba było zobaczyć oryginalny tekst. Co to jest? Czy przypadkiem to nie jest lot jakiś harlejostów? Nie wiadomo z którego roku. Tak. Żeby to zweryfikować. No ale nie ma czasu. Trzeba po prostu sobie zdawać sprawę, że część rzeczy to może być fake news. Zanim się tak, czyli fałszywa informacja, zanim to tam się rozprzestrzenia, jak mówię, to jest na niekorzyść protestujących, bo potem to wyciągną media i pokażą, jak wprowadzali ludzi w błąd. I jeżeli to to sami członkowie grupy, no to są głupi, a jeżeli robią to no służby, no to robią to, tak powiem, na zlecenie, bo mają to robić. Dobra, przejdźmy dalej Europia, European. W ogóle zaobserwowałem 50 tysięcy członków, a jeszcze jestem i w tej grupie, jak widać, ale co, sobota, konwój Portugalia, coś na odniesienie, jednośnie wyróżnień, i tutaj europejski, i tutaj pan, skarży się, że, i tutaj możecie zobaczyć, to, że gość 13 godzin, 8 godzin nie wpuszczał, ten pan, Aleksiarek Niechow, nie niecho, daję Wam pojęcia, jak to się też Brug na Brukselę, tak, najazd na Brukselę z tego, co widzę. Pokazuje co, jak trenda się kręci, ale wiem, że na francuskiej grupie, teraz na francuskiej, wydaje mi się, a może to tutaj pomyliłem, poczytajcie sobie informacje. The group admin of the biggest freedom convoy in Europe is blocked. Salud to the Convoy de la Liberta chyba tak, tak, to już mówiłem, że na poprzednich filmach, że te wszystkie grupy jestem tu dołączony, jestem te wszystkie grupy blokują, a, blokują dostęp. Odrzucone. Jednak blokują dostęp postów do grupy. Co tam? Odrzucony film Freedom Together. Tylko błędnie napisane. Now Poland. With. No, no, wolność kochani. Wolność oddać. Nie wiem. Co tu im się nie podoba? Nie wiadomo. Może Ano. Jest 3 lutego zamieszczone. Odrzucone. Bajka o żubrach. Nic, nic wspólnego, co mogłoby zagrozić, tak, bez sensu. No i w ten właśnie sposób się blokuje takie rzeczy, lub się przejęło, te służby przejęły te, te grupy stworzone na Facebooku. Nie ma sensu tutaj, Jak jeszcze popatrzmy na datę, kiedy jest nowych przyjęć, 23 godziny temu. No tu włoski, tak, się tam buntujący, z tego to wczoraj tłumaczyłem przeciwko temu, że nie będzie e, własnych ludzi pacyfikował, ale co mamy, no widać właśnie fake newsa, widać, tak? 25 października 2021 roku, to nie dotyczy Włoch obecnie. Zobacz tłumaczenie, włoska policja, nie będę przeciwko moim ludziom, tylko to nie są te protesty, tak? Które teraz mamy, i znowu to jest fake news wrzucone przez Glazosa Mateo 21 godzin temu, tak? Do tematu, który jest odnośnie konwoju wolności. Wrzuca się stare filmy, manipulując i sugerując, że to teraz policjant protestuje. Nie, no to jest po prostu manipulacja celowa. Moim zdaniem jest to. Jest to niestety niekorzystne dla ludzi i dla protestujących i podważa zaufanie do nich. Celowe. No na pewno mamy mnóstwo tutaj służb i troli zadaniowanych, żeby to robić tak. Co ludzie piszą? Nie zobaczymy, bo nie ma tłumaczenia. Oceń to. Ukryj tłumaczenie. Oceń. Trzeba mamy to ukryć. Tłumaczenie. No. Takie bizdety i to teraz pytanie. Dobra, wyłącz te komentarze. Jest ich mnóstwo, tak? Widać, że ma mnóstwo odsłon teraz, tak? Komuś się tam stukają odsłony, znaczy nabija sobie Facebooka, tak? No bo. Tutaj smutki, nie smutki. To wszystko jest manipulowanie danymi, tak? Nikt nie patrzy na datę, patrzy tylko na pierwsze stronę. I tak to się kończy. No Budapesz 2021. Na no szkoda, nie, że 1933. No? Po prostu nieaktualna. Szkoda czasu na dobra. 9 godzin temu. Aktualne kogoś aresztują, tak? No pytanie kiedy? Skankał na binierze. Jest ambasador. być has Bin Pierwszy wideo, mi się wydaje, ambasador Bridge to jest ten kanadyjski, okupowany. <muchy> yeah, Kanadyjczycy uh, yeah, próbowali um, odblokować ten most. Ile <mulity> to jest z tego czasu, tak? No teraz w związku z tym, że jest mnóstwo fake newsów, to uh, trzeba to po prostu sprawdzać, będzie co dłużej trwało i tak dalej, i tak dalej. No ale to, co się dzieje w Kanadzie, uh, to ja mogę obejrzeć sobie w Kanadzie, tak? A chciałbym wiedzieć Szaf, to tutaj ekonomiczny mnie doradował. Tak, widziałem, też takie też o tym powiem. Olga Pusińska, jak dobrze pamiętam. Tak, Olga Pusińska odnośnie tego. No dobrze, spróbujmy go znaleźć. Olgę Pusińską. Na YouTubie to było, czy na Facebooku, na Facebooku. Uroga Posińska czy jakieś tam uroga yy, O yy, jak to się nazywało 20 Agenda 2030 Tak poszukajmy tego Eee, o ile to znajdę na YouTube, a no jestem na Facebooku, to nie znajdę, chciałem to znaleźć na Facebooku, a łączył mi się YouTube. Facebook, Facebook. i tu chcę to wrzucić, Olga, wklej. Agenda, grupa publiczna 230 tobie. Agenda, może się sama znajdzie jak rzucę Agenda 2030. Grupa prywatna 2000 człon członków, no to zobaczmy sobie co ty mamy w tej agendzie 2030 członków. Lawrence, jakieś tam Lawrence, Lawrence, Muszę dołączyć do grupy. Nie ma na Agenda jest to powsze powszechnie. Muszę tą Olgę znaleźć. To był taki przykład. Takie to bzdety tam są. Olga. Olga Agentowa. Zwina <grymna> wyświetliła. Eee, agen... <grymna> Olga Agentowa. Jeszcze lepiej. Agenda Polska, agenda grupa prywatna. Agenda 20. O, jest pani Olga Puszyńska jest. Tą Olgę widziałem tak. To jest ta Olga, która właśnie pisze o tych agendzie 2000. Światło, zaraz przeczytacie sobie te co znaczy to to, 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 to wariaci, tak? Bo to może jak że moje możliwości fizyczne, obliknąć porady udzielić, a porad. No i krótko jeszcze trzeba podpowiedź. No tam jakieś tam filmiki, on jest być potomkiem wielkich przodków, jeszcze większy numer zostać wielkim przodkiem dla potomków. No to już jakieś tam jest Nie, Jezus Maria, co za bzdety napisała o tej agendzie, krótko mówiąc, nie będę tego szukał, o agendzie pisałam, to, że tam podawała na początku wszystko, co jest zgodne, a potem powiedziała, że no, no ale nie będziemy tutaj wszystkiego sprawdzać, to wszystko streszczę, i tam już wyuczyła swoje własne określenie agendy, oczywiście część jest z nich prawdziwa, część jest podkolorowana, tak, ehm. No Po prostu jakieś wariaci, ale gadają o Olga 2000. Teraz po. rosyjskie, nie? Ciekawe. Olga Słowiańska święto wideo świet. 19 stycznia. No, to słowa prasowianie i teraz rzeczywiście te prasowianie zaczynają być niebezpieczni, jak oni ogadają o tych agencie 2000. No, ale posłuchaj, popatrzmy jeszcze, co tu widziałem, bo to było Jestem pod ogroą tego symbolicznego wiatru, zmianów, z nudniaków przełomowym okresie dla wszystkich Słowian i Ariów. Siednostyczny wywiad, zmian, zerwał, 3 metrowe krzyż, piecią z pół kopułek, atedy w Kijowie. Dobra, poczytajcie sobie sami jak chcecie. No i teraz tak, przed nami drugi z trzech największych portali w 2022 roku. Pierwszy portal 02 z 2 do 2 w styczniu miał ze sobą mocno i to odczułem. Ludzie, przecież to jest numerologia. Podzielę się napisanym na, na i wypowiedziałem z ekstrem, jak tylko odzyskam po tak intensywnym okresie i całkowitym wyczerpaniu. Czyli chwilowo nie mam czasu, jestem na wakacjach i mi dupę. Najistotniejszym działaniem jest napisanie i wdrożenie własnych planów do programowania realności na kolejne pokolenia. Intencja, realizacja, energia ducha i skrystwórcy. Dlatego tak istotne było da się to napisanie i wypowiadanie samoidentyfikacji, samostanowienia, jako pierwszy etap tego procesu, czyli zdeklarowanie. Mocy iskry stwórcy bez powodu zbiorowej świadomości. Energia do walki No, no, no. <laughs> Dokonaliśmy następujących chory, Dokonaliśmy następujące chory. Dokutkliwie objawiały zn znaczenie spuścizny, bezczynności, ignorancji. Były tak widoczne społeczeństwie, że nie dało się tego nie ukryć. Ciemność, natura dąży do izolacji stanu zapalnego, przejście z od świata, oczyszczenie, wdrożenie zmian wiązało się, zmian wiąza się zmian z zmianą stylu życia. 24 stycznia dopiero co. <laughs> <laughs> Opóźnienie jest na z tym co jest ja ta detoksyzacja, objawy detoksy, no to jest jakaś modrzyna. Inny numer Wardyjski kalendarz pan Changa, każdy rok ma swoją nazwę, który po prostu 60 lat. Czyli to są jakieś tam, no to, jest, to jest po prostu nie. No ale chciałbym znaleźć ten, ten, nie wiem jak to znaleźć. No i agendy 2030, którą ona się wypowiada, i jak to ładnie zostało skręcone. I oczywiście znalazłem ją przez udzielanie się na, na protestach. tak. 2000 znajomych, po prostu jakieś, no dobra, nie wiem, szkoda mi gadać. Po prostu trzeba sprawdzać, co, co się pojawia, od kogo tak czy to foliarze, czy płaskoziemcy, czy jakiś tam światłość. No wszystkie mają jakieś grupy docelowe, tak odjechane. Część ludzi nie jest odjechanych i będzie za tym podążać. Jeden krótko mówi lubi czarnowone samochód, drugi zielony. Jeden pójdzie tą drogą, a drugi tam tą, tą drogą. Tak? No, no widać, że to jest jakieś światło. tak. Najgorsze jest to chyba, że do oni wszyscy do tych. Dzisiaj mi Szkańcy Kijowa dnia odbudzili się, że deserze. Most też się załapała. Dobrze, że nie w Chinach. A to ale dużo jest do Rosji, tak? Mam no, nadzieję, chyba trafi do nas przy okazji ogromna ilość rare agentury, albo to wszystko jeszcze nadaje z Petersburga, tak podając się na Polaków. No tutaj nic innego mądrego nie będzie dobra, szkoda czasu na to. Spieprzamy stąd. Dobra, od Olgi. Krótko mówiąc, do tego się nawiązać, bo oni ma tym board economic forum. Forum obwiniają o to wszystko. Dobra, zostawiamy to. Krótko mówiąc, 9 lutego grupa nie jest przydatna do niczego. Opuść grupę, żegnam Państwa. I tak będziemy robić z kolejnymi grupami, bo to szkoda po prostu czasu na im. Nie ma tam żadnych informacji, ja jestem w tych grupach dla informacji A nie po to, żeby się tam wspierać, nie wiem, albo odczytywać informacje, które mogę odczytać na grupach kanadyjskich European jestem, jestem. jest konwoj dwie godziny temu 14 godzin temu. Widziałem już go wcześniej, 14 godzin temu na grupie. Informacje to bardzo stare. 11 godzin temu 18 godzin temu 18 godzin temu i co sprzedajemy ten kapelusze i kurtki 15 godzin temu I co ten sklep Co takiego? Jakieś protesty pod sklepem, Ale tylko nie wiadomo od którego roku Niderland, Holandia a co inni co chcą? Protesty w Holandii. Te nasze traki europejskie to po prostu są te, to są mało ciekawe. To po prostu jest małe, niewielkie. tak To nie jest to samo co. O, może taka sama jest to, co w Polsce miało być. Czyli było duże, miało być duże, a zrobiło się kilka samochodów, tak? Osobówek i trak. No jak ty się pojawiłeś z tymi osobówkami w nadziei, no to co miałeś zrobić? No bo nie pojedziesz w tym konwoju. No pojedziesz, nie? Chociaż wygląda to śmieszno i no i te nasze traki w porównaniu do tamtych traków to jest w ogóle jakiś wypierdek, tak? Tu nie są traki, które mogą coś zrobić, no ale widać że to jest nie jest duże spotkanie przy stadionie było. Dlaczego przy stadionie, bo są duże do parkingi, czyli rozpocząć to można. ale Jak na razie jest więcej osobówek niż traków, tak? Poza tym przesiadywanie długi czas w kabinach takich samochodów jest w ogóle co niczy innym przesiadywanie w tych trakach kiedyś. No i to było tyle. Na tyle właśnie z Holandii, z wczoraj Haga wspiera różnych ciężarówek, było ich parę I jedzie stary te coś tam Dobra, szkoda czasu na tą grupę też Dlaczego clonowy publikują, to jest w Anglii, w tym. I tak jest z wszystkimi grupami: albo zostały skręcone, albo publikują rzecz nieistotne, przynajmniej nie ze swojego kraju. I tyle. Dobra. Dzięki na razie to tyle chciałem pokazać, że po prostu te protesty w Europie umarły, lub zostały przejęte, się skończyły. Kanadyjczycy zostali <sum> sami. Nie wiem, czy prowadziłem zdjęcia z Australii i Zelandii. Jest ich niewiele, ale tam przynajmniej mają ciepło. Natomiast Kanadyjczycy naprawdę walczą tam w bardzo trudnych, srogich warunkach zimowych, kanadyjskich. Tak no to to ten protest w tym czasie u nich. To, to jest niedobry czas, tak? Ktoś tak kto pomyślił, że protest teraz no, nie jest zbyt mądry. Albo nie przewidział, albo zrobił docelowo. Zobaczymy z czasem, jak to się pojawi. Stare rzeczy. Dobra, dzięki na razie, do usłyszenia.